posłał do ziemi gdańskiej. Pani Wyszek, Pan Rewisor i Pani Minister, Panie Państwo, rzeczywiście warto było czekać. Ja jestem urodzony w Gdańsku. Biuro moje jest jakieś 300 metrów stąd, albo i mniej. Państwo dobrze wiecie, gdzie jest moje biuro. I często ludzie przychodzili do mnie, mieszkańcy Gdańska, Panie Ministrze, i że byli zmartwieni. Panie Pośle, Panie Kacprze, czemu to musi tyle trwać? Ja mówię, że szanowni Państwo, widzicie, z czym mamy do czynienia. To nie jest byle jaki zabytek. Historia Gdańska też jest trudna, skomplikowana. W trakcie rewitalizacji pojawiają się coraz to nowe niespodzianki, a konserwatoria zabytków Gdańsku Pomorskiego mamy bardzo, bardzo, bardzo wymagającego, co dobrze zauważył Pan Minister Witek. A drodzy Państwo, nie mam wątpliwości, że było warto czekać na ten efekt. Tak się mówi, że najważniejsze, jak się odwiedza jakieś nowe miejsce, to jest to pierwsze wrażenie i ostatnie. Jestem przekonany, że dzięki tej pracy różnych instytucji, Ministerstwa Infrastruktury, Pana Ministra, Urzędu Ochrony Zabytków, Pana Igora Strzoka i wielu, wielu innych, którzy brali udział w tym procesie inwestycyjnym, to ci, którzy będą przyjeżdżać do Gdańska, będą od razu otwierać szeroko oczy, jak to jest po prostu pięknie, a jak będą Gdańsk żegnać, to będą tylko myśleć o tym, kiedy do tego Gdańska znowu będą mogli wrócić. Więc jeszcze raz, Szanowni Państwo, z Grupy Polskich Kolei Państwowych na ręce Pana Ministra Adamczyka, na ręce Pani Wicedyrektor, ogromne podziękowania, serca płynące od człowieka stąd, z Gdańska. Naprawdę było bardzo, jestem za to bardzo, bardzo wdzięczny i z dumą patrzę na to, jakie są efekty tych prac. Bardzo dziękuję. Dziękuję Panu Pośle za zabranie głosu.